bardzo lubię te spotkania na planie, które wydarzają się z jakiejś wyjątkowej okazji i tak jest właśnie dzisiaj. Zaraz po premierze płyty ze mną Andrzej Piaseczny. Zacznę od wieku. Jaki wiek się czujesz? Czuję się dobrze ze sobą i to jest chyba komplet odpowiedzi na to pytanie, ale nie, proszę tego nie brać w jakiś zły sposób. Po prostu wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby człowiek się czuł ze sobą dobrze, niezależnie od tego, czy ma 20 lat i wie niewiele o życiu, czy ma 25 lat i wie troszkę więcej, czy ma 50 i dalej nie wie nic. Najważniejsze jest to, żebyśmy się umieli do siebie uśmiechać. Ale ja już ci powiem, dlaczego zapytałem o ten wiek, ponieważ ja słuchając twojego najnowszego krążka, który jest zdecydowanie taneczny, pomyślałbym sobie, gdybym cię nie znał, że nie no, ten wokalista to nie ma 50 lat, bo ja przy piątym pląsaniu, już przy piątym numerze, już mam zadyszkę, to gdzie zrobić taką płytę? Czy ty swoim współtwórcom, którzy pisali na przykład muzykę, mówiłeś, róbcie co chcecie, ale żeby wszyscy tam sobie jednak przed odbiornikami pląsali? Dokładnie takie było założenie. Chciałem, żeby ta płyta była nie tyle taneczna, co właśnie, żeby można było ją przedreptać na prywatce, co zresztą już sprawdziłem. Sprawdziłem to, póki co w warunkach obostrzeń pandemicznych, ale faktycznie w niewielką ilość osób przepląsaliśmy kilkukrotnie tę płytę, prawie w całości, bo być może nie do końca się dają tańczyć, ale... No, tak bez dwóch. Cel został osiągnięty. I to super fajne, bo wiem, że ludzie przez ostatnie lata, zresztą zupełnie słusznie kojarzą mnie z piosenkami nostalgicznymi i romantycznymi, a tutaj no jakby troszeczkę odmiana, inna strona tego samego medalu. Premiera płyty właściwie zbiegła się z tym, że pokonałeś COVID. Czy ty byś wyśpiewał całą tą płytę na koncercie teraz? Myślę, że już powoli tak. Zobaczymy, bo za chwilę to się zdarzy. My jesteśmy bardzo stęsknieni z zespołem koncertów i zapraszamy na nie serdecznie, bo one są w planie. Z całą pewnością mogę obiecać, że jeśli już na tej scenie stanę i dobrnę do formy fizycznej takiej, jaką miałem poprzednio, to ten koncert będzie bardzo taneczny. Dziennikarze, którzy mieli z tobą okazję rozmawiać wcześniej, otrzymali kilka tygodni temu link do twojej płyty. Do mnie też ten link dotarł, dlatego szczęśliwie mogłem przesłuchać. Tam brakuje numeru 4, Miłość. Specjalnie? To taki krok, który nie był przypadkiem? Nie był przypadkiem, dlatego że chciałem uniknąć tego rodzaju sytuacji, żeby wszyscy pytali tylko i wyłącznie o tę piosenkę. Także czasem robi się rzeczy... myśląc o nich, że tak powinny wyglądać i sądzę, że tak, że to dobrze, żeby muzyka przebijała się na pierwszy plan, treści również, ale czasem są takie treści, które interesują ludzi nieco bardziej, więc trzeba troszeczkę porcjować zainteresowanie. Mhm. Właśnie w piosence Miłość, bo nie udało mi się jej usłyszeć, nie mam tylko akurat Spotify'a, ale internet pomógł. Tam jest po prostu tak, że nie bolą już śmiechy i to grzechem byłoby raczej nie kochać. Myślę sobie, że to jest piosenka w swoim wymiarze w ogóle bardzo szeroko wolnościowa. Oczywiście w zwrotkach są układy on, ona, ona, ale i nie uciekając od nich, bo przecież nie było, gdybym chciał uciekać od tego, to nie nagrałbym takiej piosenki. Nie uciekając od nich, chciałbym powiedzieć, że wolnościowa jest w szerszym wymiarze, czyli w ogóle miłość bez wykluczeń, tak? Czyli chodzi o ludzi znacznie starszych niż ja, czyli ageism, chodzi o ludzi o różnego rodzaju niepełnosprawności. I to jest jasne, że w czerwcu będziemy mieć miesiąc wsparcia równościowego dla osób LGBT+. Natomiast mnie zależy w tej samej części na LGBT, jak na tym plusie, żeby ten plus był znacznie szerszy niż wprowadzanie tej piosenki wyłącznie do sytuacji homoerotycznych.